Cześć, tutaj Premierowy Music. Kilka miesięcy temu spotkałem się z Kasią i rozmawialiśmy o planach na wydanie albumu. Dziś album Moje Historie jest już dostępny. Zachęcam do przesłuchania, a tymczasem zapraszam na wywiad z Kasią Derek. Znam do siebie drogę, wrócić chcę, a potem proszę usiądź chociaż na moment, teraz opowiem, kim jestem, wiem. Znam do siebie drogę. Moje historie ujrzały światło dzienne. Raz jeszcze gratulacje i powiedz bardzo mi, dziękuję. Jak ty się z tym czujesz? Przede wszystkim czuję się bardzo spełniona. Nie, no szczęśliwa, spokojna, to są takie słowa, które mi przychodzą do głowy. No, to jest takie poczucie szczęścia, którego sobie nie mogłam wyobrazić tak naprawdę. I dopiero jak teraz jest, to nawet tak naprawdę jakoś po prostu mną to zawładnęło i tak już sobie fajnie mi się teraz żyje, fajnie, z dnia na dzień po prostu pełnia szczęścia, naprawdę, niesamowite, nie sądziłam, że to będzie takie wspaniałe uczucie. Mm-hmm. No tak. Właśnie widziałem, jak w dzień premiery byłaś w jednej z sieci sprzedaży i właśnie trzymałaś tą płytę, brać z jej spółki, to chyba musiało być jakieś w ogóle... Wiesz, wszystko fajnie, dopóki nie, bo jak wziąłam płytę, to oczywiście super, natomiast kolega, który przeprowadzał wywiad, zapytał mnie, jak się czuję i w tym momencie po prostu już poszło. Totalnie się wzruszyłam i to był drugi raz tego dnia, kiedyś tak wzruszyłam, bo dotarło do mnie po prostu, wiesz. To myślę, że to cały czas dociera jeszcze, że ta płyta jest i jeszcze będę miała takie momenty wzruszeń właśnie, jakichś zatrzymań po prostu, chwili. Świeża sprawa, ale właśnie jeszcze cofając się do tego, co było wcześniej przed tą płytą, czyli ta akcja Zrzutka, która gdzieś tam miała wesprzeć Cię finansowo przy wydaniu albumu i finalnie jak wypadło to? Udało się zebrać założony budżet, ten niezbędny zakład, nakład finansowy? Nie, udało się zebrać 2/3, 17 tysięcy. Ale znalazł się sponsor. Tak jest takie życie, że jeden sponsor mnie, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, no, po prostu omamił i wycofał się. A potem przy okazji Zrzutki okazało się, że znalazła się inna osoba, która zapytała, ile tam jeszcze brakuje. No to dobra, to ja te 13 tysięcy dorzucę. I po prostu pewna firma, która jest też, no, oczywiście jej logo na mojej płycie, bo to w ramach podziękowań i parę jeszcze innych rzeczy takich muzycznych ode mnie dostali. W podziękowaniu za to, że mnie wsparli. Także no, okazuje się, że ta energia wraca dobra, że przez to, że się w niej załamałam, nie zrezygnowałam, to okazało się, że mnóstwo ludzi mi pomogło. Wszystkim moi fani, dla których ta płyta jest dedykowana, właśnie ci fani, którzy też włączyli się w Zrzutkę. Mhm. Czyli gdyby nie było tej Zrzutki, to byłoby trudniej. No, byłaby płyta, nie wiem czy by była. Czy robiłabym wszystko, żeby była też w listopadzie. Może po prostu, nie wiem, może szukałabym sama na własną rękę jakiegoś sponsora, jakiejś pomocy, żeby to móc ogarnąć, ale no wiesz co, już po prostu byłam bardzo zdeterminowana, więc i to tak zdeterminowana, ale z takim spokojem, w sensie, że z taką pewnością, że to po prostu to jest ten czas, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić i nie miałam jakiegoś nerwa w sobie, bardziej stresowała mnie może sytuacja, że ktoś mi tutaj coś obiecał i jednak nie wywiązał się z tego, bardziej to było takie trochę przykre, ale potem dostałam zdwojoną energię wspaniałą od ludzi właśnie, którzy wsparli mnie podczas Zrzutki, no i ten sponsor, kolega zresztą Jarek i firma jego, która mnie po prostu, która dorzuciła potrzebną kwotę. Mhm. Czyli też można powiedzieć, że za sukcesem Twojej płyty stoją też Twoi fani. Oczywiście, no dlatego powtórzę to jeszcze raz, że jest ona zadedykowana właśnie do moich wspaniałych fanów. Kasiu, 14 zaprezentowanych utworów możemy usłyszeć i jest tam wiele emocji. Ja wyszukałem paletę emocji, począwszy od właśnie szczęścia, nadziei, smutku, cierpienia, po spełnienie i wdzięczność. Jest to album na pewno bardzo barwny, taki, w którym historia ma swój początek i swój koniec, a ty zostawiasz słuchacza, moim zdaniem, bez niedopowiedzenia, co jest bardzo fajne, bo czuć, że to została uszyta pełna historia. I powiedz mi, moje historie, to opowieść o... Przede wszystkim, najpierw zanim odpowiem na twoje pytanie, to bardzo ładnie opowiedziałaś o mojej płycie, także miło się słucha takich słów na temat swojej debiutanckiej płyty, także bardzo ci dziękuję. Moje historie to kawałek mojego życia, kawałek mnie, taka jaka jestem właśnie, tak jak to ująłeś, różnokolorowa, wielobarwna i bardzo spokojna i wrażliwa i sentymentalna, a
totalnie przeciwnie, również bardzo ekspresyjna, trochę chaotyczna, też taka mocna, temperamentna. Jestem po prostu tak, jak jestem, jaki mam charakter, to wszystko objawia się w moim śpiewaniu i w muzyce, którą pokazuję. I moje historie to po prostu historia mnie przez w przeciągu tych, powiedzmy, 10 lat. To, co się ze mną działo emocjonalnie, no, muzyka, i muzyka jest emocją, więc po prostu te utwory to są moje emocje, moje przeżycia, ubrane w słowa i w dźwięki. Mhm. A mogłabyś powiedzieć, że właśnie ta płyta oddziela grubą krechą to, gdzie jesteś teraz? Czy nadal moje historie są kontynuacją tego, co jest dziś? Wiesz co, nie postawiłabym grubej kreski, dlatego że ja się, ja pokazałam, jaka jestem, i ja się nie zmienię, nie będę przy drugiej płycie zupełnie inna. Mhm. Taka jestem, jestem różnorodna i, tak jak powiedziałam, emocjonalna i ekspresyjna, i to wszystko, co już wcześniej powiedziałam, nie będę tego powtarzać, więc nie zmienię się, nie stanę się tylko taka jakaś jedna, nie wiem, na przykład melancholijna. Będę to kontynuować, więc kreską grubą tego nie oddzielę. Natomiast to jest jakieś, na pewno, powiedzmy, nie zamknięcie, ale podsumowanie jakiegoś etapu w moim życiu, i myślę, że utwór, który jest singlem, czyli utwór Do siebie, jest, mówi o tym, co jest teraz. Mm-hmm. Czyli że znam do siebie drogę po prostu. Że już teraz jestem w tym miejscu, w którym wiem, czego mi trzeba, gdzie chcę iść, którą drogą i na jakich zasadach, i na co sobie pozwolę, na co się nie zgodzę. Po prostu już wiem. Wiem, o co mi chodzi w życiu, czego chcę i jak to zdobyć też. I po prostu idę tą drogą. Mhm, ale to też bardzo dobrze jest prowadzone, że Do siebie zaczyna twoją płytę. Tak. Więc to też jest bardzo fajnie, że cofasz się tak naprawdę, można powiedzieć, na płycie, w sensie, że zaczynasz od tego, co teraz, a idąc dalej. No, bardzo, bardzo fajnie. A powiedz mi, gdybyś miała wybrać utwór z twojej płyty, który jest najbliższy dla ciebie, może w tej chwili, ale też ogólnie najbliższy, jak słuchasz. Nie wiem, czy jeden wybiorę, natomiast na pewno uwielbiam słuchać utworu Porozmawiajmy o tym rano. On nabrał dla mnie nowego, zyskał jakiegoś takiego nowego wymiaru, solówka Marcina Drabika i w ogóle aranż chłopaków, to Przemek Zalewski, Maciek Magnuski, Daniel Kapustka, po prostu to jest, ona jest, ta wersja jest jakaś tak bardzo poruszająca i dojrzała i emocjonalna i taka prosta, szczera w swojej prostocie, o tak bym powiedziała. Mm-hmm. Taka, jakbym chciała być, i taka, wydaje mi się, że do tego dążę i powoli, mam nadzieję, że już mi się udało to osiągnąć, ale myślę, że dalej można nad tym pracować, ale taka właśnie chcę być. No właśnie, bo porozmawiajmy o tym rano. Bez piór. Tak, to właśnie bardzo wzruszający utwór i powiem szczerze, że ten tekst plus twój wokal bardzo trafiają do serca i cieszę tak naprawdę... Bardzo. Beata Badowska stoi za tekstem. Tak, ale też bardzo, w ogóle serdecznie pozdrawiam. Twój wokal ma bardzo piękną linię w tym utworze i po prostu tam czuć tą zabawę, czuć w ogóle tą świadomość twojego głosu. No wiadomo, że ty jesteś po prostu perfekcyjną wokalistką i właśnie tutaj w tym słychać taką mega dojrzałą artystkę, która po prostu jest w swoim miejscu, to co właśnie mówisz, do tego dążyłaś. To bardzo, bardzo miło. I zaczarowałaś mnie, i to jest bardzo liryczna strona, a z drugiej strony, przychodząc do, na drugi koniec właściwie gdzieś tej melodii, niespokojnie, utwór, który jest bardzo energetyczny, bardzo radosny. Uważam, że to jest jeden z najlepszych utworów tego roku, bo jest tak wesoły i znam mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają ten utwór. Bardzo się cieszę. No, on ma coś takiego, właśnie tak jak mówisz, mega pozytywnego. Tak. I właśnie, czy w ogóle jak tworzyłaś tą płytę, czy powstało tak dużo utworów, które nie trafiły na twoją płytę? No, tworzyłam płytę, to jest, muszę dodać, że nie tworzyłam jej sama, tworzyli ją wspaniali muzycy. Wiesz co, na pewno jeden utwór, który miał być, nie wszedł na płytę, a tak naprawdę to wszystko zostało zrobione tak właśnie
idealnie wycyzelowane, powiedzmy nie wycyzelowane, nie wyliczone, ale tak wyszło jakoś, że zaplanowałam, że do tego, co już mam, chcę dodać jeszcze dwa utwory, chcemy to zrobić z Piotrkiem Gostkiem i właśnie dwa utwory z nim stworzone powstały i miały jakby dopełnić tę płytę. I taki był zamiar. Potem jeszcze stwierdziliśmy, że chcemy nagrać, nie nagrać, tylko przepraszam, dorzucić live sesje dwie. I też forma, w trakcie to się wyklarowało, też powstawanie tej płyty, układanie tego, jak ona ma wyglądać, co gdzie obok czego i co chciałabym na niej zawrzeć. Też powstał pomysł właśnie jednak zawarcia utworów Bezsenność, porozmawiamy o tym rano, i Gdzie jesteś ty, bo to nie są nowe utwory, natomiast myślę, że one są nowe w tym sensie, że mają swoją nową odsłonę i mało kto je zna, a teraz mają taką odsłonę, jakbym chciała. Więc to na przykład był taki pomysł, który też klarowało się to, jak ma ta płyta wyglądać. I też zależało mi na tym, żeby... bo wiedziałam, że ona będzie różnorodna i chciałam zrobić coś takiego, tak spowodować, żeby ona jednak w tym wszystkim była spójna. Wiadomo, że jestem łącznikiem tego wszystkiego, mój wokal. Moje emocje wyrażane przez wokal. Ale też myślę, że... kolejność na płycie też jest istotna. Te utwory są bardzo fajnie obok siebie poukładane. Uważam, że naprawdę udało się to fajnie zrobić. I rzeczywiście fajnie się tej płyty słucha od A do Z. Czyli od tego pierwszego utworu, w tej kolejności, w której jest, te po prostu utwory się wzajemnie uzupełniają, fajnie zazębiają, tworzą fajny klimat. Jest moment zadumy, jest moment taneczny, trochę moment bardziej radosny. Są takie chwile, że można się wzruszyć. Utworów, z takich utworów, które nie weszły, jeden na pewno, ale nie wiem, czy kiedykolwiek do niego wrócę jeszcze. Mhm. Czasami tak jest, że coś powstaje i... Czyli wykorzystałaś wszystko to, co tak naprawdę miałaś. Dokładnie. Więc bardzo fajnie. A powiedz mi coś o koncertach. Czy planujesz koncerty? Jak tak, to kiedy? Wstępny plan i myślę, że tak to już zostanie, kwestia daty i miejsca, to w styczniu koncert premierowy, duży koncert w Warszawie. Ponieważ chcemy zrobić to naprawdę tak na porządnie i się mocno do tego przygotować, żeby po prostu móc się też tym cieszyć i nie robić tego po łebkach, bo wiem, jak to jest robić coś na wariata i no nie ma sensu. Po prostu fajnie, że chcę się nacieszyć tym koncertem, chcę, żeby on był taki w pełni, jak go widzę i gdzieś tam w wyobraźni. Więc w styczniu w Warszawie duży koncert promocyjny, promujący płytę. Mam nadzieję, że już słuchacze się zaznajomią z materiałem. Będą mieć swoje płyty, może przyjdą z nimi, jeśli nie, to będzie można kupić na pewno na miejscu. A potem planujemy trasę, myślę, że marzec, kwiecień. Taka raczej wczesna wiosna. No mam nadzieję, że odwiedzimy jak najwięcej miejsc, ale na razie konkretnych dat i miejsc nie ma, więc to jest wszystko kwestia ustalenia i mojego menadżera oczywiście. Tak, i tego Ci, Kasiu, życzę, żeby się wszystko udało tak, jak planujesz. Bardzo cieszę się, że jest już ten Twój album, że masz go. Ja też się bardzo cieszę. Jest fizycznie, stoi tutaj koło Ciebie, pięknie się prezentuje. Tak. Cześć, Kaśka. Tak. Trzymam bardzo mocno za Ciebie kciuki, żeby po prostu wszystko się udało tak, jak właśnie sobie wymarzyłaś. Ja sobie najbardziej życzę koncertów, więc jeśli macie mi czegoś życzyć, to płyta już jest, więc teraz koncerty. To życzę Ci mnóstwo koncertów w całej Polsce i w Europie. Tak. Super, tak. Niech się spełnia. Co by dla ciebie